Witajcie, Emcia, witam was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki. A dzisiejszy odcinek to będzie recenzja książki pod tytułem Żółwiarz do końca Johna Greena. Główną bohaterką jest 17-letnia Aza Holmes i zasadniczo cała historia zaczyna się od tego, że ginie, jakby znika pewien miliarder, milioner, w każdym razie ktoś bardzo bogaty, kto właśnie zostaje oskarżony o jakieś tam przestępstwa, no i właśnie ucieka, żeby jakby uciec od odpowiedzialności za właśnie te swoje jakieś tam czyny niezgodne z prawem, że tak powiem. No i właśnie okazuje się, że nasza główna bohaterka znała właśnie syna tego miliardera, który zniknął, no i za namową swojej przyjaciółki, czyli Daisy, właśnie się z nim kontaktuje, bo myśli, że może on wie, gdzie właśnie podziewa się jego ojciec. Znaczy nie ma tego, że jak dla mnie ta książka jest strasznie po prostu dziwna. Znaczy, może zacznijmy w ogóle od plusów, potem przejdę do minusów i do wyjaśnienia, dlaczego uważam, że jest dziwna. Więc jeśli chodzi o plusy, to przede wszystkim jest tutaj nim choroba psychiczna głównej bohaterki, która została tutaj świetnie jakby przedstawiona. Uważam, że ten wątek jest super, jest naprawdę dobry, jest taki realistyczny, na ile ktoś, kto nigdy nie miał styczności z tą chorobą, na którą choruje główna bohaterka, może powiedzieć, że taki wątek jest realistyczny. W każdym razie tak mi się po prostu wydaje, że ktoś mógł faktycznie na coś takiego chorować i tak by to wyglądało, więc na pewno na plus. Kolejną kwestią jest to, że przez to, że właśnie choroba psychiczna głównej bohaterki jest związana z natłokiem myśli, to mamy tutaj dużo fajnych przemyśleń. Właściwie cała ta książka to jest takie jedno wielkie, fajne przemyślenie. Dużo tutaj po prostu można fajnych cytatów z niej wynieść. Jak widzicie, mam tutaj też kilka znaczników, takie tutaj są fragmenty, które mi się po prostu najbardziej spodobały, ale jest ich znacznie więcej, więc to na pewno na plus. Szczególnie jeśli lubicie właśnie takie książki, w których możecie po prostu sobie w nich znaleźć jakieś fajne cytaty. Teraz przejdźmy może do minusów. A więc po pierwsze uważam, że bohaterowie są dosyć źle wykreowani. Znaczy, o ile jeszcze główna bohaterka, czyli właśnie ta Aza, jest na tyle dobrze wykreowana, że całkiem się z nią polubiłam, była sympatyczna. Uważam, że jest naprawdę spoko bohaterką, nie była jakoś szczególnie rozbudowaną, super wykreowaną postacią, ale była okej. Tak pozostali bohaterowie, to jest po prostu jakiś jeden wielki dramat, oni w ogóle praktycznie nie wiem, mieli po jedną, dwie cechy charakteru, praktycznie w ogóle nie potrafiłam się z nimi zżyć, oni po prostu byli strasznie papierowi. No i też kolejną kwestią jest to, że uważam, że ogólnie ci bohaterowie zostali nam tutaj źle przedstawieni, ponieważ nie mamy w ogóle podanego ich na przykład wyglądu. W sensie ja totalnie nie wiedziałam, jak sobie wyobrazić główną bohaterkę, bo nie było ani podane, czy ona jest, nie wiem, wysoka, czy niska, czy ma, nie wiem, zielone oczy, czy niebieskie. W sensie to jakieś szczegóły, ale mógł chociaż autor nam powiedzieć, czy jest, nie wiem, wysoka, niska, nie wiem, ma rude włosy, czy blond, czy na przykład jakieś ciemne, cokolwiek, bo ja sobie ją równie dobrze mogłam wyobrażać jako, nie wiem, Katniss z Igrzysk Śmierci, jak i, nie wiem, moją młodszą siostrę, bo to w sumie bez znaczenia, bo tak naprawdę nie mieliśmy podanych żadnych jej cech wyglądu, co jest dosyć też dziwne i śmieszne, w sensie w takim niefajnym raczej znaczeniu, że na przykład jednego z pobocznych bohaterów, czyli właśnie tego syna, tego miliardera, mamy bardzo szczegółowo opisanego, w sensie mamy podany jego kolor włosów, mamy podane nawet w centymetrach, ile on ma wzrostu, więc no to jest strasznie dziwne, że właśnie poboczny jakiś bohater jest, tak wiecie, super przedstawiony, a główna bohaterka no raczej niekoniecznie, więc to mi się nie podobało. Kolejną kwestią jest to, że mimo że to jest jakaś taka młodzieżówka obyczajowa jakby, to miałam wrażenie, jakby cała akcja, w sensie nie przez całą książkę, ale jakby tak na początku i na końcu najbardziej, że jakby cała akcja działa się w jakimś, nie wiem, równoległym świecie wykreowanym przez autora, bo wydaje mi się, że ludzie jakby się tak w normalnym świecie nie zachowują, ludzie tak nie rozmawiają, tak prawdziwy świat nie wygląda. Ja miałam przynajmniej takie odczucie. W każdym razie ja miałam po prostu jakieś wrażenie, jakby to się działo w jakimś wielkim nic, jakby to się nie działo ani w jakimś świecie fantastycznym, ani tym naszym prawdziwym, jakimś takim, nie wiem, równoległym wymiarze stworzonym przez Johna Greena. Kolejną kwestią jest to, że ta historia tak naprawdę do niczego nie dąży, to znaczy niby tutaj głównym wątkiem jest ten wątek zagadki, tak można jakby wyciągnąć z opisu, tak w teorii jest, że to jest głównym wątkiem jest ten wątek detektywistyczny, natomiast tak naprawdę wcale nie, to po prostu punktem wyjściowym tej historii. Owszem, ta zagadka jest jakoś tam poprowadzona, ona się na końcu rozwiązuje i tak dalej, ale no nie można tego nazwać tak naprawdę głównym wątkiem, bo to śledztwo się rusza do przodu bardzo mozolnie, bardzo powoli. Tak naprawdę bohaterowie się tym w ogóle nie zajmują, a oprócz tego nie mam tutaj za bardzo żadnego głównego wątku, no chyba że za niego uznać tą chorobę psychiczną głównej bohaterki, ale gdyby tak uznać, że właśnie głównym wątkiem jest wątek choroby głównej bohaterki, to to by było... No można by było uznać, że po prostu ta książka jest strasznie nudna, bo ona po prostu do niczego nie dążyła, ta historia jest... Moim zdaniem bezcelowa, ja podejrzewam, że ja o niej za kilka tygodni zapomnę, to po pierwsze, a po drugie, że ja po prostu przeczytałam, miałam taką wielką pustkę w głowie, w sensie, co ja przeczytałam, do czego to mnie doprowadziło, do absolutnie niczego, poza tym, że znalazłam kilka fajnych cytatów, więc no to jest raczej dosyć średnie. Więc podsumowując, jak dla mnie Żółwiarz do końca było książką bardzo dziwną i też rozczarowującą, ponieważ słyszałam mnóstwo pozytywnych opinii. To jest druga najbardziej polecana książka tego autora, z tego co mi się wydaje, po Gwiazd naszych wina. Natomiast no, myślę, że może już czas jakby zakończyć się
w dużym cudzysłowiu katować, ponieważ no John Green fajnie pisze te książki, jego styl jest naprawdę spoko, natomiast no może po prostu trzeba już właśnie w dużym cudzysłowie przestać się katować tymi jego książkami, ponieważ mi one najwyraźniej w świecie po prostu nie podpasowują. Nawet Gwiezdne Szydlina, czyli po prostu wielki bestseller, jakoś bardzo mnie nie urzekł. Żółwie aż do końca tak samo. Jedyne, co mi się tak naprawdę, można powiedzieć, podobało, to Szukając Alaski, ale po dłuższym przemyśleniu wydaje mi się, że ja tą książkę oceniłam trochę przez jakby pryzmat serialu. W sensie mam wrażenie, że oceniłam ją lepiej niż ona faktycznie była dobra, tak jakby, ponieważ po prostu serial mi się bardzo podobał. Więc ja mam na półce jeszcze jedną książkę tego autora, napisaną w duecie z autorem Księgi Wyzwań Dasha Lee, tak, z Davidem Levitanem, i myślę, że tą książkę przeczytam, czyli to jest Will Grayson, natomiast chyba potem sobie odpuszczę, jak mi się Will Grayson nie spodoba, bo no ewidentnie John Green chyba nie jest dla mnie. Więc podsumowując, jeśli lubicie twórczość Johna Greena i szukacie książki, w której możecie wynieść wiele fajnych cytatów czy przemyśleń, myślę, że Żółwie aż do końca mogą wam się spodobać. W ogóle fajne jest też to, że ta okładka i ogólnie tytuł jest taki bardzo tajemniczy, o tym też chciałam wspomnieć, że właśnie na początku to się wydaje jakiś taki w ogóle ślaczek bez sensu, natomiast kiedy się bardziej wgłębicie tą książkę, to w tym momencie mi się totalnie wydaje oczywiste, dlaczego to jest właśnie taka jakby taki właśnie ślaczek. I też tytuł jest wyjaśniony potem w książce, więc to też fajnie, bo w niektórych książkach jest tytuł jakiś taki dziwny i nie jest wyjaśniony. Natomiast to, co też mi się podoba w książkach Johna Greena, tak nawiasem mówiąc, już kończę tą recenzję, bo pewnie nikogo to nie interesuje. W każdym razie to, co mi się też podoba w książkach Johna Greena, to jest to, że jakby te tytuły zawsze mają jakiś odnośnik do jakiegoś takiego zawsze mini fragmentu w książce, ale takiego dosyć istotnego, zapadającego w pamięć, więc to akurat mi się w jego książkach podoba, natomiast no, ja już kończę tą recenzję. Ja ogólnie oceniłabym Żółwia aż do końca na takie 8-8,5 na 10. Nie zachwyciła mnie ta książka, raczej nie będę do niej wracać, ale mimo wszystko cieszę się, że przeczytałam, bo była spoko rozrywką. No i co, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, ta recenzja wam się spodobała. Wiem, że ta książka została wydana już jakieś 4 lata temu, więc pewnie nikt tej recenzji tak nie obejrzy, bo kto chciał, to już sobie tą książkę przeczytał, kto chciał, to już sobie obejrzał inne recenzje, ale i tak chciałam się po prostu... Czułam taką potrzebę wygadania się przed wami właśnie na temat Żółwia aż do końca. Więc co, mam nadzieję, że właśnie odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał dalej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i jeśli właśnie czytaliście Żółwia aż do końca, to możecie napisać w komentarzu, co o tej książce myślicie. I możecie też napisać, czy w ogóle lubicie twórczość Johna Greena, czy czytaliście jakieś jego książki, ile czytaliście, jak wam się poszczególne podobały. Ja bardzo chętnie sobie o tym poczytam, jestem ciekawa, jak inni oceniają właśnie książki tego autora. No i co, ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, pa, pa.